Włosy, Koreje w XIX wieku. Amerykanie, Koreje były prywatne, Stany były prywatne, ale szanse były stanowe. Ale były najlepsze na świecie. Ile Unia im dała, że mieli najlepsze dotacje? Ile mieli dotacji za granicy? Nic. A teraz popatrzmy na kraje afrykańskie. Dostają dotacje. I co? Brud? Smród? Afrykańskie. Murzyńskie. To jest bardzo istotna poprawka, o czym będzie za chwilę. Proszę Państwa, Murzyńskie. Dostają dotacje. I co? Brud, smród i korupcja. Bo jak dają dotacje, to co? Trzeba wziąć, rozkraść, a potem koniecznie położyć się brzuchem do góry i nic nie robić. Bo jakbyśmy zaczęli pracować, to by się wzbogacili i by nam nie dali kolejne dotacje. Dotacje zabijają. Gdyby Amerykanie w XIX wieku mieli dotacje, to dzisiaj Stany wyglądałyby jak Burkina Faso albo inna Ghana. Dlatego są potężne, bo nie dostawali dotacji. Hiszpania była królową mórz. Była to potęga, podzieliła z Portugalią świat między siebie, bo to mocarstwo numer jeden w Europie. Odkryli złoto w Peru. Nie minęły dwa pokolenia, Hiszpania spadła do trzeciej ligi. Bo po co Hiszpanią pracować? Po co miał robić buty, jak brał złoto i kupował buty w Holandii? Się zdegenerowały. Nic tak nie zabija, proszę Państwa, jak dotacje. Jeżeli antysemici chcą zniszczyć Izrael, to nie trzeba robić prześladowań ani pogromów, tylko trzeba dać im 5000 dolarów miesięcznie każdemu dotacji i zniszczy się Izrael znakomicie. Bo nic tak nie niszczy narodu, jak dawanie przywilejów ludziom, którym się te przywileje nie należy. Już Aristoteles mówił, że nie ten niszczy naród, kto zabija jego członków, tylko ten, kto obsypuje dobrodziejami tym, którym się one nie należy. Bo jeżeli nawet zabijamy jego członków, to tak jak były prześladowania antysemickie, to kto ginie? Najgłupsi Żydzi, najsłabsi Żydzi. To naród na tym korzysta, a nie traci. Wynik tego jest korzystny dla narodów selekcja naturalna. Natomiast dawanie zasiłku dla bezrobotnych powoduje oczywiście niszczenie moralne narodu. Są niedopuszczalne. Lepiej pieniądze spalić, wrzucić w błoto, niż dać bezrobotnemu. Bo to jest nie tylko zmarnowanie pieniędzy, ale danie człowiekowi, któremu się pieniędzy, się one nie należą. Jest niedopuszczalne kompletnie. Ci, co dają pieniądze bezrobotnym, powinni traktować jak ludobójcy. Bo oni zabijają naród, nie poszczególne jednostki, zabijają naród. Uczą, że można mieć pieniądze za darmo. To jest niedopuszczalne. A ta lewica się opiekuje, to jest opiekuńcza taka. Proszę Państwa, zejdźmy teraz z Afryki. Przejdźmy na Chiny. To jest kraj, Chiny najważniejszy chyba. Proszę Państwa, Chiny przeżyły naprawdę dramatyczny okres. Wojna światowa, jak Państwo wiecie albo nie wiecie, zaczęła się od Chin, nie od Polski. Japonia padła na Chiny półtora roku przed Hitlerem. Potem mordowali Chińczyków na pęczki, oni pogardzają Chińczykami, Japończycy. Chińczycy nie widzą Japończyków, także nie pomylcie żółtka, jak zobaczycie człowieka, to nie pomylcie Chińczyka z Japończykiem, to gorzej pomylić Polaka z Niemcem albo z Rosjaninem. Znacznie gorzej. Ci nienawidzą. Proszę Państwa, potem była wojna wyzwoleńcza, kosztowna, okrutna. Potem wojna domowa między Ciangiem i Mao. Potem przyszła wielka proletariacka rewolucja kulturalna. Wtedy wszystkich, którzy coś umieli, to pędzono po ulicach z plakatami hańby na plecach. Wysyłano do obozu pracy kułaków, którzy za dużo ryżu zebrali. Proszę Państwa, czerwone brygady, Hue Bin, biegali po ulicach i palili zabytki, a żelazo wytapiano wtedy w dymarkach, ponieważ tak jak 4000 lat temu pod Kielcami, ponieważ Mao twierdził, że wielkie piece to wynalazek burżuazji, środowiska zanieczyszczają, prawda, gazy cieplarniane wypuszczają, a dymarka to jest to, czego potrzebuje lud chiński. Proszę Państwa, Chiny były wtedy 20 razy biedniejsze od ówczesnej Polski. I umarł Mao, ale na tym się nie skończyło, niestety nieszczęście chińskie, bo do władzy dorwała się znana banda Tworga, na czele z panią Tian Qing, pani
Chan twierdziła, że będą kontynuowali wielką prezentację kulturalną, idąc śladami, nawet nie mało, tylko wielkiego przywódcy doktora Pol Pota. Nie wszyscy wiedzą, czy był Pol Pot, to tak przypomnę. Był to facet, który dostał doktorat, licencjat na Sorbonie. Napisał pracę, w której dowodził, że trzeba zbudować komunizm i w tym celu trzeba wymordować połowę narodu. Oczywiście postępowa inteligencja francuska summa cum laude wręczyła za to dyplom. Z tym, że wszyscy myśleli, że to jest taka ciekawa koncepcja intelektualna. Nie, jak byłem w Ameryce w 86 roku, i tam taki facet, ekolog, miał też ciekawą koncepcję intelektualną, że trzeba koniecznie ocalić środowisko. Na to jest tylko jeden sposób, wytruć wszystkich ludzi. No, ale nikt tej śmiałej koncepcji nie potraktował poważnie. Natomiast dr Pol Pot wziął swoją pracę doktorską pod pachę, pojechał do Kambodży. Najpierw wymordował wszystkich, którzy nosili okulary. Następnie wszystkich, którzy znali obce języki. Następnie całą ludność miast wysiedlił do dżungli, bo tam jest równość, będą mieli równe sałasy, a w tym mieszkania są nierówne niestety. Ludność oczywiście wyrażała zachwyt. Bo jak ktoś nie wyrażał zachwytu, no to wąchał kwiatki od spodu. I udało mu się wymordować 30% ludności, kiedy wkroczyły wojska wietnamskie i do dzisiaj nie wiemy, czy ten, który by się udał, czy by mu się nie udał, jakby wymordował całą połowę. W każdym razie jesteśmy jeszcze na rok przed wkroczeniem wojsk wietnamskich. Jeden człowiek udało mu się uciec stamtąd, był to agent chińskiego wywiadu. Dotarł do swoich mocodawców i wytłumaczył wojskowym chińskim, co się naprawdę dzieje w Kambodży. Więc generałowie, dowiedziawszy się, że pani Chiang Ching chce iść śladami Pol Pota, czym prędzej bandę Czworga wsadzili do kryminału. Zostali po 20 lat, pani Chiang popełniła samobójstwo, a do władzy wzięto pana Tenga. Pan Xiaoping był pragmatykiem, mówił, że nieważne, czy kot jest biały, czarny, czerwony, byle głową myszy, a ponieważ bogactwo robią lepiej kapitaliści, no to trzeba zbudować kapitalizm. Tutaj zapracowali studenci, w każdym większym mieście jest dużo studentów postępowych, to gender studies panią studiują, prawda, a to tam jakąś socjologię albo inną humanistykę i Żyżkę, prawda, na przykład czytują i tak dalej. I proszę Państwa, tacy ludzie się zebrali, a Antifa organizują, zebrali się na placu Tiananmen i żądali, żeby Chiny nie poszły drogą dzikiego kapitalizmu, tylko poszły drogą europejską. Co za demokracji. Tak jak Unia Europejska dziś. Pan Teng wytrzymał 2 miesiące, ja bym nie wytrzymał, jak posłał czołgi wcześniej. Po 2 miesiącach posłał czołgi, było 50 trupów, rozpędził tą różową hołotę na 4 wiatry. Chiny poszły drogą kapitalizmu. Minęło 30 lat. Chiny mają broń jądrową, lotniskowce, rakiety balistyczne, rakiety kosmiczne, kosmonautów. Lądownik właśnie wylądował na Księżycu miesiąc temu, o czym się jakoś dziwnie mało mówi. Za 7 lat Chińczyk stanie na Marsie. Mają koleje jeżdżące 400 km na godzinę. Mają kolej magnetyczną, na którą nie stać Europejczyków, a nawet chyba Amerykanów. W ubiegłym roku wybudowali 11 800 km autostrad 6-8-pasmowych. Powtarzam, 11 800 bez dotacji unijnych. Dla porównania dodam, że 2 państwa afrykańskie, które dostały, że tak powiem, dotacje unijne na wybudowanie autostrady bardzo ważnej z uwagi na Euro 2012, chodzi konkretnie o afrykańskie, murzyńskie chciałem powiedzieć. No państwa murzyńskie, bo Polacy to murzyni, tylko biali, jak mówię, w tym roku. I trzeba było wybudować 40 km autostrady między Krakowem a Lwowem, a Przemyślem. Ona do dzisiaj nie jest zbudowana. Dotacje unijne rozkradzione. W tym roku nie dało się wybudować. 40 km, rozumiecie? I w tym roku też pewno się nie da wybudować. No nie daje się. Proszę Państwa, jak zobaczycie sobie w internecie, w Chinach buduje się 11-piętrowy dom w 6 dni. W Warszawie mam taki podjazd na trasę łazienkowską. Na jedno piętro czy dwa trzeba podjechać. Kawałek asfaltu spartego na 8 słupach. Rok to już budują, znaczy remontują. To jest kompletny upadek. Zrozumcie, Europa jest skansenem. Mieszkają sobie bogate ciotki, prawda? Tam się szatują, te bogate cioci dają złoto. Zabytek.
Nas już nie ma. Zerowy rozwój, nas już nie ma. Rozumcie. Tak mówiłem lat temu, tam 10, jak była dyskusja na temat anszlusu Polski do wspólnoty europejskiej, tłumaczyłem, że przyłączamy nasz zaścianek do eurozadupia i nikt mi nie wierzy. Nie wierzy. Dopiero teraz ludzie widzą, co się dzieje. Bo, proszę Państwa, to jest tak, jakbyśmy naszą płataną łóżeczkę, łódeczkę, która tam śmiga sobie pod żaglami, płatanymi oczywiście, przyłączamy do statku, na którym jest pełna kasa, pełna spiżarnia, pełna ładownia, światełka świecą, orkiestra gra, na burcie dumny napis Titanic. I on tak się powoli, powoli jakby się tak osuwa. I myśmy się do tego przyłączyli. Więc zdajmy sobie z tego sprawę. Proszę Państwa, to jest kwestia, to jest, zapytałem się dole, to będzie się rzeczy może. I Chińczycy, po pierwsze, są dumni z swojego kraju. Jak ktoś przychodzi teraz i chce zaprowadzić demokrację, pominąwszy uczelnie wyższe może, no to bo worek na lepiej na komisariat od razu, bo oni doskonale wiedzą, co się dzieje w Europie. Ja tak jako ciekawostkę wam powiem, że Amerykanie, a i Ubeczycy, mieli taki pomysł, żeby Arabów oswoić. Fundowali studentom amerykańskim stypendia u siebie, niech oni się tego podziwiają nas i potem wracają do kraju, tłumaczę, proszę Państwa, oni jadą, wracają do kraju z zimnym postanowieniem. U nas tego nigdy nie będzie. Nie będzie tej korupcji, marszów równości na ulicach, tego, że dziewczyny się puszczają z każdym po akademikach, prawda? Tego u nas nigdy nie będzie, mówią muzułmanie i wracają z zimnym postanowieniem, że do tego nigdy nie dopuszczą się. Otóż, proszę Państwa, jaka jest sytuacja, to już mówiłem. A teraz powiedzmy kilka słów, kto tym całym bałaganem rządzi. Bo to nie jest tak, że nikt tym nie rządzi. Kto rządzi Unią Europejską? Wiadomo, na dole są urzędnicy. Urzędnicy tam dostają tam 10 czy 20 tysięcy euro miesięcznie. Za te pieniądze to oni tam gotowi są walczyć z globalnym ociepleniem, a można ich uwierzyć. Gdyby wam zapłacono 20 tysięcy euro miesięcznie, to może byście też uwierzyli w globalne ocieplenie. Bzdura niby jest, ale jak płacą. Proszę Państwa, sugestii słuchać, ale nie będę słuchał. Potem wyżej są tacy ludzie jak pan Albert Gore. Oni zarabiają tam 100 milionów dolarów rocznie na handlu CO2, nadwyżkami CO2. Oczywiście nikt tego CO2 na oczy nie widział, to jest czysto wirtualna operacja, ale 100 milionów dolarów pięłotonie chodzi, więc pan Albert Gore będzie walczył z globalnym ociepleniem do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej, jak powiedział towarzysz Owsiak. Nie, proszę Państwa, to, ale kto tym naprawdę rządzi? Ci, którzy pracują dla pieniędzy. Ci, którzy tym rządzą, robią to nie dla pieniędzy. Robią to dlatego, że nas kochają. Kochają swoje bydełko, swoje dzieci, swoich niewolników i oni dla nas się poświęcają. Żeby powiedzieć, kto to jest, cofamy się w przeszłość o 40 lat. 40 lat temu, bo ta Woodstock tam, prawda, wolna miłość, narkotyki, etc. W Europie to samo było, ale oprócz tego w Europie byli rewolucjoniści, prawdziwi, z bronią w ręku. Broń otrzymywali od Sowietów i mordowali. Mordowali kapitalistów, mordowali przedsiębiorców, mordowali bankierów. Brygady Rosy we Włoszech nawet porwały premiera Aldo Moro i zamordowały. Ale stracili potem sympatię ludzi. Moda na lewicy odpłynęła, na miejsce hipisu pojawił się Japis, prawda, tam te panie od Wolnej Miłości tam zapisały się do rodziny Radia Maryja, jest takich kilka w Ameryce. Ci, co śpali, jakby się nauczyli śpać i sobie nie robią krzywdy, albo przestali śpać i chwała Bogu, albo zaśpali się na śmierci, chwała Bogu, prawda. Także wszystko do normy. Natomiast, proszę Państwa, straciła sympatię Rotterdam Fraktion i Brygady Rosy. Dawniej to było tak, że jak wpadał
taki z zakrwionym nożem. Terrorysta padał do mieszkania jakiegoś postępowego intelektualisty i mówił, że walczył z kapitalizmem, prawda, i tutaj ściga go policja, to ten człowiek miał obowiązek go przechować moralnie. Po tych mordach zaczęli ich wydawać policji. Wszyscy poszli siedzieć. I proszę Państwa, wtedy zabrał głos Rudy Duczkę, sprawdźcie sobie w encyklopedii, Rudy Duczkę, D-U-T-S-C-H. Zabrał głos i powiedział tak. Koniec tej dziesinady. Idziemy w ślady naszego wybitnego przywódcy Mao Tse-tunga. Robimy wielki marsz. Wielki marsz przez instytucje. To wszystko sobie znajdziecie w dowolnej instytucji, powtarzam. Wielki marsz przez instytucje. Wikipedia też wystarczy. Instytucje. Koniec z tą dziecinadą. Koniec walki z opresyjnym państwem. Zapisujemy się na urzędników tego państwa. Koniec walki z kapitalistyczną europejską wspólnotą gospodarczą. Zapisujemy się na urzędników EWG. Koniec obrzucania kamieniami policjantów. Zapisujemy się do policji. Mamy się wzajemnie po cichu wspierać i opanować te instytucje od środka. Proszę, minęło tego czasu 30 lat. Sprawdźcie. Wszyscy przywódcy Unii Europejskiej to byli członkowie partii komunistycznej i socjalistycznej. To wszystko zaciąg Rudy Duczkiego, który od kilku lat szczęśliwie nie żyje. I teraz dochodzimy do kluczowego pytania. Po co ci ludzie to robili? Znów cofamy się o 40 lat, ja czas pamiętam doskonale, bo to byli moi koledzy, wszyscy. W co wtedy wierzyła lewica? No dzisiaj wierzy w globalne ocieplenie. W co wierzyli ci wariaci wtedy? Dziękuję. Co wierzyli ci wariaci wtedy? Wtedy wierzyli, proszę Państwa, w raporty Klubu Rzymskiego. Zajrzyjcie sobie do encyklopedii Klub Rzymski, raporty Klubu Rzymskiego. To tak sami wariaci, jak i od globalnego ocieplenia. Taka sama banda idiotów, która powiedziała te raporty, które lewica wierzyła naprawdę świecie. Mieli ogień w oczach, którzy czytali. Byli profesorowie, którzy udowadniali z wykresami, tabelami, tak samo jak i od globalnego ocieplenia. Następujące rzeczy. Po pierwsze, jeżeli będziemy się mnożyli, to za chwilę trzeba będzie na ziemi stać na jednej nodze, bo zabraknie miejsca. Dla waszej informacji. Minęło to już 40 lat. Przyrosło nas kilka miliardów. W Hongkongu żyje się znakomicie podobno, nie wiem, nie byłem, ale podobno się żyje bardzo dobrze. Przy gęstości zaludnienia w Hongkongu cała ludność świata zmieściłaby się na terenie Polski i połowy Słowacji. Ale tak straszyli. Potem, proszę Państwa, straszyli, że jeżeli będziemy się rozwijali gospodarczo, to za chwilę zabraknie ropy, zabraknie węgla, zabraknie gazu, zabraknie rudy żelaznej, zabraknie wody, zabraknie powietrza i nastąpi potworne globalne oziębienie. To wszystko, jak powiem, udowadniali naukowo nam na swoich wykresach. Czy jest ratunek dla świata? Jest, mówił Klub Rzymski. Ratunek to zero growth, zerowy wzrost. I oni to zrobili. Naiwni ludzie jadą do Brukseli i mi się w głowie nie mieści. Jadą do Brukseli i mówią tak, co wy robicie? Co wy robicie? Nakładacie tak ogromne podatki. Przecież to hamuje wzrost gospodarczy. Przecież oni to świetnie wiedzą. To są nieraz absolwenci kilku fakultetów. Oni doskonale wiedzą, że wysokie podatki hamują wzrost gospodarczy. I dlatego każą je nakładać. Proste do zrozumienia, bo trzeba powiedzieć na sprawę właściwego punktu widzenia. To nie jest głupota, to jest celowa robota. Ludzie jeżdżą do Brukseli i mówią tak. Co wy robicie? Wywalacie w błoto 900 miliardów euro na walkę z globalnym ociepleniem. A teraz na następnej pensji lekcji ma być 960 miliardów. Są gigantyczne pieniądze, naprawdę. Przecież skąd się biorą te miliardy? No stąd, że płacimy za gaz 4 razy więcej niż Amerykanie, pomijam Hawaje. Na Hawajach gaz jest skupiony do wozorów z kontynentu na tym drożej. Ale w całej reszcie Ameryki jest 4 razy droższy, tańszy gaz niż tutaj. W Chinach jest 3 razy tańszy. Jak, proszę Państwa, tam jest łupkowy Ameryce. Jak, proszę Państwa, może konkurować przemysł europejski, jak huta szkła czy aluminium, z hutą amerykańską czy chińską, która to płaci za gaz 3 albo 4 razy mniej.
No jak? Możliwości. I ale oni to robią celowo. Wiecie Państwo, rok i 8 miesięcy temu Polska wywołała przewodnictwo w Unii Europejskiej, tak jak teraz ma jak są? Nie wiecie? Grecja. A przedtem miała Litwa. Tak, proszę Państwa, Polska miała objąć to przewodnictwo i pojawił się w Brukseli nasz wiceminister, tak dalej zresztą znam, ale proszono mnie nie wymieniać. I proszę Państwa, zebrał Polaków tam, kto chciał, to przyszedł i zadał im pytanie zupełnie niegłupie. Co Polska mogłaby zrobić, żeby błysnąć, żeby wszyscy mówili, że oto Polska przewodniczy Unii, jak się tam biurokratycznie, bo Polska przewodniczy Unii, żeby cały świat o tym mówił. No to nasz człowiek powiedział od razu. No to ogłośmy ex cathedra, że ta walka z globalnym ociepleniem to jeden wielki humbug. Facet ze sztywnią. Powiedział, że to jest absolutnie niemożliwe. I zmienił temat rozmowy. Ale potem powiedział, wziął naszego czeka do bufetu i przy barze powiedział mu tak. Wojny krzyżowe nie były po to, żeby zdobyć Jerozolimę, tylko po to, żeby doprowadzić do przemian społecznych w Europie. Ja nie wiem, czy facet miał pojęcie o tym. Chyba to jest stawił marynarkę tutaj na oparciu fotela. Nie, to tam z tyłu osób. Wojny krzyżowe były po to, żeby doprowadzić do przemian społecznych w Europie. Nie wiem, co facet wiedział o wojnach krzyżowych, natomiast z całą pewnością to oznacza, że walka z globalnym ociepleniem nie jest po to, żeby walczyć z globalnym ociepleniem. To jest oczywiste dla każdego, kto się zna na klimatologii. Natomiast ona ma inne cele, co więcej, są to cele, których nie można wyjawić. Bo nawet niewolnicy by się zbuntowali, gdyby im powiedziano, że ich właściciele robią co mogą, żeby zahamować wzrost gospodarczy. I oni ratują przed nami ziemię. Rozumiecie? Europa rządzona jest tak, przez bandę idiotów, którzy zakazują wędzenia wędlin, prawda? Zakazują tam obcinania ogonu psów. Nie wiem, czy wiecie, że nie wolno się jak obcinać ogonu. Co prawda jeszcze nie widziałem nigdy boksera z nieobciętym ogonem, ale nauczyli się obchodzić przepisy, ale taki zakaz istnieje. Proszę Państwa, i tysiące innych takich głupot. Wyżej są złodzieje, którzy zakazują używania żarówek, bo wzięli łapówkę od producentów świetlówek, prawda, i nam tego zakazali. Prawda? Ja nigdy nie wierzyłem w Unię Europejską. Ja nigdy, w życiu mi nie przyszło do głowy, że w 20 lat po transformacji będę z wolnego świata, czyli z Białorusi, przemycał żarówki do Polski. Facet, który przemycił 12 termometrów tęciowych, poszedł siedzieć właśnie. W takim świecie żyje. To nawet mnie nie przyszło do głowy, co takiego może być. A na samej górze siedzi banda zwariowanych komunistów, prawda, którzy ratują świat. Tak wygląda nasz świat i, proszę Państwa, w szczególności Unia Europejska. I teraz, proszę Państwa, po tym przedstawieniu sprawy na zakończenie dwa jasne promyczki. Pierwszy jest taki. Oni już nie mają pojęcia, co robić. Ja byłem przekonany, że po 1 grudnia 2009, jak prawda, Kaczyński podpisał ten traktat lizboński, powstanie armia europejska, policja, to miało być, tylko było w planach, policja europejska, dalej nic. Mózg Unii od 5 lat nie funkcjonuje. Nie robi nic. Tam na obwodach te zakazy się wydaje, tam o pojemności tam silników odkurzaczy, prawda, coś takiego się wymyślają, a to ci urzędnicy na samym dole. Unia jest sparaliżowana, nie robi nic. Dlaczego? Oni stracili wiarę. Tak jak komuniści stracili wiarę w komunizm, przestali mordować, w końcu oddali władzę, tak oni stracili wiarę. Dlaczego? Oni byli święcie przekonani, że cały świat podpisze protokół z Kioto i zostanie zahamowany rozwój gospodarczy całego świata. Tymczasem, jak wiecie, mimo że ten czerwony Obama wygrał wybory w USA, to jednak miał większość w kongresie. Ale mimo to znalazło się kilku rozsądnych demokratów. Ja wiem, że rozsądny demokrata to jest oksymoron, ale znalazło się kilku demokratów. Którzy odmówili głosowania za ratyfikację protokołu z Kioto i Stany protokołu z Kioto nie ratyfikowały. Chiny nie ratyfikowały, Indie, Malezja, Indonezja, Brazylia w
tej chwili wycofuje się Rosja, wycofuje się Australia i wycofuje się Japonia. Unia Europejska została jak głupia sama z ręką w nocniku. No i Kanada jeszcze jest. Kanada zawsze wszystko postępowe podpisuje. Państwo, ale Kanada. Nie wiedzą, co robić. Nie mogą się przyznać, czy nie mogą powiedzieć, że walili 900 miliardów w błoto od tak, prawda? Nie wiedzą, co robić. Co więcej, mają problem jeszcze inny. Mianowicie, przyjdą Arabowie, proszę Państwa, wyzwolą nas od okupacji unijnej. To właściwie, no, z niektórych względów będzie bardzo dobrze. Zniknie VAT sprzeczny z Koranem, znikną podatki dochodowe sprzeczne z Koranem, znikną podatki do sprzedaży sprzeczne z Koranem, morderstwo będą obcinani głowy po dwóch dniach, prawda? Nie będzie tych, no, parad miłości i równości. No, krótko mówiąc, będzie to cywilizacja. Wrócimy z tego barbarzyństwa do cywilizacji. Gorszej niż europejska, ale jednak cywilizacji. Tylko jest jeden drobiazg. Arabowie Żydów i chrześcijan tolerują. Jak ci uznają ich władzę oczywiście, bo jak nie to mordują. Ale jak uznają ich władzę, to tolerują. Natomiast ateistów mordują. A cała czołówka Unii, jak wiadomo, to ateiści, którzy programowo walczą z religią. Każdą. I oni wiedzą, co robić. Zdają sobie z tego sprawę, że przegrali, nie wiedzą, co robić. Przecież jak pan Heider 7 lat temu zrobił kawałek władzy w Austrii, to wielki wrzask obalono, bo już nie żyje. A pan Viktor Orban gra im na nosie. Ja nie mówię, że wszystko, co robi, jest słuszne, ale robi zupełnie co innego niż Unia i nic mu nie robi. Stracili wiarę. A teraz drugi jasny promyczek, proszę Państwa. Drugi jest taki, dla Polski. W Rosji na 3 żołnierzy jeden to już muzułmanin. We Francji już mówiłem, prawda, co się dzieje, w Niemczech Zachodnich, ale Zachodnich. We Wschodnich Niemczech poza Berlinem i sam nie ma, są biedne landy, tam ich nie ma. W Czechach ich nie ma, na Morawach nie ma, na Słowacji nie ma, na Ukrainie nie ma, na Białorusi nie ma, na Litwie nie ma. Zresztą myślę, że w Kręgu Królewskim też ich nie ma. Gdyby Polska wróciła do Europy, gdyby Polska odrzuciła wartości unijne, odwrotnej się europejskiej, prawda? Odrzuciła wszystkie akisko na UTR. No, słyszałem, bo pan Guido Verheugen mówił trzy tygodnie temu chyba, że są w całej Europie prawicowe siły, które chcą zniszczyć 60 lat dorobku unijnego. Ja powiem, tak, chcemy go zniszczyć. A tych, co to robili, którzy doprowadzili Europę do tego stanu zniewolenia, opałaszenia, by tadać w smole i w pierzu przygonić ulicami po pośmiewisku ludzi. To, co oni zrobili z Europą, przychodzi ludzkie pojęcie. Proszę Państwa, chcemy przywrócić wartości europejskie, na przykład przywrócić karę śmierci sami, prawda? Te podatki zlikwidować sami. Czy musimy czekać na Arabów, żeby to zrobili? A nie możemy sami tego zrobić? Bo gdyby Polska to zrobiła, to proszę Państwa, naokoło nas byłby wianuszek kraju, które nas osłaniają przed inwazją arabską. Mamy około 6-7 lat, zanim to się pojawi w naszych bramach. Około 6-7 lat, tak oceniam. Polska poszłaby w górę jak Chiny, albo najszybciej niż Chiny 30 lat temu. A my co Chiny? Weźmy Niemcy w 1949 roku. Niemcy były zrujnowane, przegrały wojnę. Byli potrzebni potępiani jako naziole, prawda? Jako mordercy. Przemysł zniszczony. Hamburg zwany ziemią całkowicie. 1/5 terytorium zajęta przez Polaków. 1/6 okupowana przez Sowietów. Reszta podzielona na system okupacyjne, zerwane więzi gospodarcze. 2 miliony młodych mężczyzn zginęło na wojnie. 4 miliony młodych mężczyzn to byli kaleki, inwalidzi, którzy trzeba się było opiekować. I przed Erhard zrobił ordoliberalną reformę gospodarczą i w ciągu 2 lat Niemcy przegoniły zwycięsko Wielką Brytanię. Co było o tyle łatwe, że Wielkiej Brytanii rządziła wtedy czerwona hołota w Labour Party, prawda? Więc to było tyle łatwe. Ale zobaczcie na Niemcy. Profesor Rybiński, pytany, co by się stało, gdyby Korwin-Mikke zdobył władzę, oświadczył krótko. 3 miesiące potwornego burdelu, a potem tempo wzrostu 10% rocznie. Szybko liczymy. Niemcy mają tempo rozwoju -2, my +10. Załóżmy, że są 2 razy bogaci. Już nie są 2 razy bogaci, ale powiedzmy 2 razy bogaci. To ile by nam zajęło dogonienie Niemiec? Ile? 5 lat? Nie chcę mi się tam logarytmować tego, bo to jest takie uproszczone liczenie procentu składanego, ale myślę, że 5, 2, 5, 5, 5 roku. Żaden problem, proszę Państwa.
tylko musimy wrócić do Europy. Odrzucić, proszę Państwa, tę truciznę unijną. Przywrócić karę śmierci, zlikwidować zasiłki na bezrobotnych. Zlikwidować wszelkie zasiłki socjalne. Przestać rabować ludzi, którzy pracują ciężko, podatkami dochodowymi. Jak można człowieka, który pracuje ciężko, prawda, rabować podatkiem dochodowym? A płacić grzywnę za to, że dobrze pracuje, tak? Pracuje dwa razy lepiej, to dwa razy większą grzywnę. A jak podatek jest progresywny, to jak pracuje dwa razy lepiej, to cztery razy większą grzywnę, tak? Jak tak można robić? Można robić. Musimy, lewica chce wyrównywać. Mówimy nie, my chcemy mieć miliarderów. My chcemy, żeby ci miliarderzy sudowali nam wycieczkę na Marsa. W sensie drogi tych miliardów, dwa wystarczą, żeby prywatna firma wysłała człowieka na Mars. Muszą robić prywatni ludzie, bo jeśli zrobi to państwo, będzie kosztowało 50 miliardów albo i 100. Nie miejmy żadnych złudzeń. Wszyscy będą chcieli się nakraść takie na stadionie narodowe. Nie miejmy żadnych złudzeń. A, no nie, tam jest dla tych w Warszawie to, a dla powiatowych orliki są. Żeby też się obiecujemy jedną rzecz, że u nas ci, którzy ciężko pracują, będą mieli dobrze, bo 85% amerykańskich milionerów dorobiło się pracą własnych rąk. Miliarderem tak się nie stanie, a milionerem tak. Ci, co dobrze myślą, będą mieli bardzo dobrze. Ci, co dobrze myślą i ciężko pracują, będą mieli tak. A ci, co są idioci i jeszcze są lenie, będą mieli u nas bardzo źle. Obiecujemy to solennie, ma być nierówność i będzie nierówność, z tym, że dość krótko, bo po dwóch dniach budowania, jak nie będzie gdzie stanąć w kolejce po zasiłek, zobaczy, wezmą się do roboty i przestaną być leniami. No. Nic tak nie uczy rozumu jak głód. I to solennie obiecujemy. Tak, to oczywiście oznacza kontrrewolucję. No to zerwanie z tym wszystkim, to przez 60 lat, nawet więcej, ta lewica wpajała ludziom do głowy. No, ale proszę Państwa, kontrrewolucje zaczynają się tu od Was, na sali. Bo rewolucje są na ulicach, a kontrrewolucje są tu. Jeżdżę po kraju i zasiewam te ziarna kontrrewolucji w umysłach ludzi i w momencie, kiedy kryzys wybuchnie, a to już jest niedługo, prawdziwy kryzys wybuchnie, to nie będą żadne kryzysy, no to albo damy radę ująć tę władzę w swoje ręce, albo większość ludzi zrozumie. Nawet nie zrozumie, co mówi Korwin-Mikke. To jest za trudne. Za trudne. Zróbcie, 70% ludzi nie rozumie treści tego dziennika telewizyjnego, ani rozkładu jazdy autobusu na przystanku. To są badania oficjalne. Ale oni pamiętają jedno, ten Korwin mówił, że jest źle i trzeba robić dokładnie odwrotnie. To pamiętają. No, oczywiście. No albo przyjdzie jakiś Pinochet i to zrobi, ale musi mieć poparcie tych 15% ludzi. Ja pracuję ciężko nad tym, żeby było te 15% ludzi, którzy dlaczego wyjaśnią swoim sąsiadom, o co chodzi, prawda, co jest przyczyną zła i tak dalej. Proszę Państwa, pamiętajcie, do tego, żeby zwyciężyło zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. Jeżeli nie zrobimy nic, nasze córki i wnuczki do tych haremów powędrują. Bo jak mówi pierwsze prawo Murphy'ego, co może pójść źle, to pójdzie. Dlatego prosimy o popieranie nas, masowe tutaj, zbieranie podpisów na wybory i tak dalej, zapisanie się do partii, jak ktoś nie chce na miejscu, deklarację mamy ze sobą, ale jak Państwo chcecie, to możecie zapisać na nowaprawica.org.pl, tam się przekierowuje na właściwe strony, zapisać do partii, a najważniejsze, tłumaczcie wszystkim rodzinom znajomym, że Kongres Nowej Prawicy to nie jest banda wariatów, że się z choinki urwała, tylko ludzie, którzy są powrotu do normalności. Bo to, co oni zrobili z Europą w 60 latach, nie jest normalne. Nie jest normalne, że człowiek żyje bez pracy. Nie jest normalne, że człowiek pracujący jest rabowany za pomocą swojej pracy. Nie jest normalne, że związek dwóch zacnych skądinąd homosiów nazywamy małżeństwem. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. Państwa poparcie. Dziękuję za uwagę. Jeszcze kilka pytań i odpowiedzi. Ja tam
potem będę gdzieś tam stał i podpisywał książki. Zdjęcia ze mną można robić, tylko jestem przerażony i to będzie to trwało, bo normalnie to trwa około pół godziny. Państwa jest tyle, to może trwać godzinę i więcej. Proszę Państwa, Pani Góry, proszę Pan prowadzić. Tak, proszę Państwa, za chwilę pytania. Ale ja tylko jeszcze krótko od siebie, bo mówiąc tutaj zapomniałem się przedstawić. Andrzej Wyrembek, prezes Olsztyńskiego Oddziału Kongresu Nowej Prawicy i się zareklamuje, kandydat do Europarlamentu. I króciutko tylko, pan prezes tutaj mówił o sprawach ogólnych, bardzo istotnych, a ja z mojego podwórka, z ostatnich doświadczeń lekarskich, a propos recept. Proszę Państwa, to jest udręka. Ja ostatnio, tych recept dużo wypisuję, ostatnio, zawsze dużo się tego wypisuje. No i więc, żeby nie tracić czasu, zleciłem wypisywanie recept już dawno mojej położnej. I to tak kilka lat trwało. Ostatnio dostałam polecenie, położna dostała polecenie zabraniające jej wypisywania tych recept od pani z ZOZ-u, pani dyrektor. A co się okazało? A jej to polecenie wydano z NFZ-u. Z tej instytucji pasożytniczej, wiadomo o co chodzi. Tak nas załatwiają. Ja tracę czas, pacjentki tracą czas pod gabinetem po 3 godziny po jakąś głupią receptę. To wymyślił jakiś idiota albo sabotażysta, jak to pan prezes zawsze mówi. I dwie ostatnie, jeszcze króciutko o moich dwóch szpitalach. Pracuję w dwóch szpitalach i ostatnio na dziennej zmianie miałem robić histerosalpingografię. Dwie pacjentki tego dnia. Zrobiłem tylko jedną. Dlaczego? Bo jest tylko jeden aparat Schulzego. A żeby go jeszcze... Żeby go użyć po raz drugi, potrzebny jest 6 czy tam 7 godzin sterylizacji. Druga pacjentka czekała do wieczora na głodno, bo ma być tarczo. I jeszcze jeden szpital. Proszę Państwa, miałem dać pacjentce lek osłaniający przed grzybicą. Nie dałem. No po prostu nie ma. Nie ma. Dlaczego tak się dzieje? Bo to są szpitale i ta przychodnia to są państwowe. Jest to straszna, wstrętna pańszczyzna. Byłoby znacznie lepiej dla pańskiego szpitala, gdyby nie było żadnych pacjentów. Wtedy nie byłoby kosztów, nie musiałby się pan męczyć. No tak, ale... Byłoby przynajmniej, nie musiałbym się męczyć, ale ja wolałbym je sprywatyzować. My będziemy do tego dążyć.